Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, no generalnie to pan przedstawił historię, a nie odpowiedział na pytania. Wiadomym jest, że poprawka, o której pan mówi, została odrzucona. A RHS z punktu widzenia gospodarczego jest niezwykle ważną firmą nie tylko dla Lubelszczyzny, ale i dla regionów, przez które ona przebiega. Obecny zintegrowany model funkcjonowania tej firmy jest bardzo efektywny i zapewniający możliwość dalszego rozwoju. Zatem, czy resort transportu i gospodarki morskiej zamierza kontynuować wszelkie możliwe działania, aby ochronić dotychczasowy, skuteczny model funkcjonowania spółki RHS? Jeśli tak, to jakie zamierzacie podjąć w tym kierunku działania? Jeśli nie, jakie konsekwencje spotkają RHS w wyniku decyzji, która została podjęta na forum Unii Europejskiej? I w kontekście pana wypowiedzi dotyczącej ewentualnego przewoźnika, który mógłby być zainteresowany przewozami na linii RHS, moje pytanie brzmi, czy macie takie sygnały? Czy wiecie o tym, że ktoś jest zainteresowany tym, aby z tej linii RHS-owskiej korzystać? Dziękuję.